oto kolejny przykład pokazujący, jak czasami niewiele brakuje do tragedii. Od pana Tomasza otrzymaliśmy film, który w piątek wieczorem zarejestrował taką oto sytuację na Alei Piłsudskiego na wysokości ulicy Rycerskiej. O komentarz poprosiliśmy łomżyńskich policjantów. Po zapoznaniu się z tym nagraniem należy stwierdzić, że kierujący tym pojazdem terenowym ominął pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu udzielenia pierwszeństwa pieszym. Jest to wykroczenie zagrożone karą grzywny 500 zł oraz nałożeniem 10 punktów karnych. W tej sytuacji również jest możliwość zatrzymania uprawnień do kierowania i sporządzenia wniosku o ukaranie, odstępując od nałożenia grzywny, bo sytuacja była naprawdę powodująca bardzo duże zagrożenie dla osoby pieszej. Wszystko wskazuje na to, że kierowca samochodu terenowego nie uniknie odpowiedzialności. Na nagraniu widać, że prawdopodobnie będzie możliwość odczytania numerów rejestracyjnych pojazdu, który w ten sposób zachował się na drodze, i będziemy próbowali dokonać tego odczytu, i w takiej sytuacji będą prowadzone czynności wyjaśniające. Przy okazji zarejestrowanego zdarzenia policjanci po raz kolejny apelują o noszenie na terenie miasta elementów odblaskowych. Co prawda obowiązujące przepisy nakazują noszenie takich elementów poza terenem zabudowanym, ale szczególnie wieczorem. Znacznie poprawia widoczność tego pieszego na przejściu. Dla pieszych z daleka kierujący już będzie mógł zauważyć taką osobę pieszą wkraczającą na to przejście dla pieszych, a zwłaszcza w takich warunkach atmosferycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia w tej sytuacji przedstawionej na nagraniu, gdzie były opady deszczu, widoczność bardzo ograniczona. Tutaj ten element odblaskowy naprawdę w znacznym stopniu poprawiłby widoczność osoby pieszej i jednocześnie poprawiłby bezpieczeństwo tej osoby. Przedstawione nagranie powinno być przestrogą przede wszystkim dla kierowców, ale również piesi niech wezmą sobie do serca rady policjantów. Dajcie nam spokojnie pracować, apeluje do opozycji Bernadeta Krynicka, posłanka z Łomży z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Na zorganizowanej konferencji prasowej broniła ostatnich decyzji jej ugrupowania. Wymieniła tutaj zniesienie obowiązku nauczania sześciolatków, zmiany w TVP czy też prokuraturze. Zapowiedziała także kolejne działania: obniżenie wieku emerytalnego, darmowe leki dla osób powyżej 75 roku życia, czy też podatek od hipermarketów. Wszystkie ataki opozycji, które w tej chwili się odbywają, one służą temu, żeby zakłócić nam spokój, nie dać nam pracować. Każda jedna opozycja dotychczas w poprzednich latach tą taką kulturą polityczną było, żeby dać rządowi przynajmniej 100 dni na pracę w spokoju. Więc w tej chwili jeszcze tak naprawdę nasze ustawy, nasze działania nie przynoszą efektów, a już jesteśmy oceniani i bombardowani negatywnymi informacjami, atakiem, zagrożoną demokracją w Polsce. Nasi obywatele są zastraszani i mam nadzieję, że przynajmniej w części ta konferencja uspokoi nastroje społeczne. Jednym z tematów poruszonych na konferencji była kwestia odrzucenia przez Sejm poprawki zgłoszonej przez posłów Platformy Obywatelskiej z województwa podlaskiego, mówiącej o zabezpieczeniu środków na budowę m.in. obwodnicy Łomży. Ci posłowie województwa podlaskiego mogli nam tę obwodnicę pobudować już dawno, mieli 8 lat. Ale mam nadzieję, że mając przewagę w sejmiku, gdzie rządzi nadal Platforma i PSL, pomogą nam teraz i zostaną rozpoczęte inwestycje w Łomży. Dostaniemy dofinansowanie, bo wiecie państwo, że od jakiegoś czasu jesteśmy blokowani, inwestycji w Łomży nie ma. I jeżeli tak naprawdę posłowie Platformy Obywatelskiej mieli takie prawdziwe intencje, to przynajmniej sejmik teraz pomoże nam w inwestycjach w Łomży. Pomoże, dostaniemy dofinansowanie na remont hali targowej, na salę gimnastyczną przy Siódemce i inne drogi i ulice, więc są w stanie nam teraz udowodnić, że te intencje były prawdziwe, prawda? Bo zgłoszenie 5 milionów wniosku i wyjście na trybunę i jeden kwiki wrzask, że my nie chcemy, a oni chcą tak dobrze, no to mogli nam to zbudować. Zgadza się? Posłanka tłumaczyła także zasady programu 500+, przewidującego wypłacanie środków bez kryterium dochodowego. No niestety na ten czas musi tak być. Proszę pana, wiele osób jest w takiej sytuacji,
i nie dostanie tych pieniędzy. No. Także nie ma systemu takiego, żeby wszystkich zadowolić, żeby było tak jak, no nie ma takiej możliwości. Ale myślę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku, jeżeli strategia rozwoju kraju przygotowana przez pana ministra Morawieckiego sprawdzi się i będzie ten system zrównoważonego rozwoju kraju i wzrośnie gospodarka kraju, zacznie się rozwijać, to my wszyscy odczujemy to w kieszeni. Będziemy mogli więcej zarabiać, więcej będzie pracy. Ja myślę, że to w tym kierunku idzie i tak będzie, więc odczujemy to wszystko. Będzie dobrze. Damy radę. Naprawdę chcielibyśmy w naprawdę dużej grupie ludzi podziękować, dużej grupie przyjaciół, ale niestety, ja zawsze powtarzam, to nie jest bieg jadźwingów, gdzie ustawiamy na przykład 300 ludzi i biegniemy. I problem jest jeden, bezpieczeństwo, to jest strzelanie. I gdybyśmy chcieli odwdzięczyć się wszystkim przyjaciołom i zrobić taką naprawdę imprezę, trwałaby cały dzień, byłaby dla niektórych nudna. Ale cieszy nas, że naprawdę ci już starzy przyjaciele wytrwali, przychodzą zawsze. Zawsze możemy, to jest taka jedyna forma, którą możemy w jakiś sposób się odwdzięczyć, podziękować wszystkim za tą sympatię dla wojska. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że mogą być takie na naszym terenie takie zawody strzeleckie. Jest to jakaś forma umiejętności, sprawdzenia swojej osoby, a jednocześnie spotkania z kolegami, podtrzymywania jakiejś takiej tradycji tłustego czwartku, gdzie mogą się spotkać przyjaciele, organizatorzy, w jaki sposób wymienić się swoje poglądy, swoje zastrzeżenia co do tych sportów obronnych i po prostu i czuć się takim szczęśliwym, że się doczekało następnego tłustego czwartku, że się można postrzelać, można spędzić miło czas. Dzwonki dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pana majora Marka Ciemieńczuka. Następnych srebrny, złoty. Serdecznie gratuluję, życzę wielu sukcesów zawodowych, osobistych. Uchwalę Cię, Panie. Jak zawsze. Przede wszystkim figura bojowa 23P, tak się mówi w wojsku, czyli popiersie wojskowe. I jak zawsze, to już jest tradycją, trzy próbne, pięć ocenianych. I oczywiście liczy się najlepszy wynik wśród pań i panów. Jestem bardzo zadowolony z wyników, chociaż powinienem trochę częściej trenować, bo to jednak już swój wiek. No, z wojska jakieś wiadomości strzeleckie pozostały, ale przy tym wszystkim trzeba skutecznie coraz częściej trenować, ale myślę, że jak na te lata, to strzeliłem bardzo dobrze. Trzeba ukłonić się i podziękować organizatorów tych zawodów. Dla pana pułkownika Ludwika Zaleckiego, dla pana Makuszewskiego, dla pana majora Krzysztofa Rabka, że pamiętają o tych swoich, prawda, dobrych znajomych, że zapraszają. Jest to jakaś forma spędzenia czasu.
pomóżmy małemu Filipkowi odzyskać zdrowie. Chłopiec cierpi na wiotkie porażenie mózgowe czterokończeniowe, ale rehabilitacja powoli zaczyna przynosić pierwsze efekty. Ku naszemu zdziwieniu miesiąc temu zaczął chodzić za jedną rączkę, no i to jest taki nasz największy sukces. A teraz walczymy o to, żeby zaczął mówić. Na razie się porozumiewa za pomocą obrazków, komunikacji alternatywnej, ale mamy nadzieję, że jednak poskutkują nasze wysiłki i da radę się ociągnąć. Teraz rodzice walczą, aby Filipek zaczął mówić. Filipek jest rehabilitowany w ciągu całego tygodnia przez szereg specjalistów i to jest terapia NDT i terapia czaszkowo-krzyżowa i integracja sensoryczna w Ostrołęce, poza tym zajęcia Halwika na basenie, naprawdę szereg rzeczy. Chodzi również do przedszkola, do nutki. No, kontakt z dziećmi jest dla niego bardzo potrzebny, ale teraz właśnie ważną kwestią dla nas są turnusy logopedyczne, tak jak wspomniałam, które kosztują po 2,5 tysiąca w Warszawie. No i jeździmy też na turnusy do Krynicy Zdroju i to jego tak postawiło naprawdę na nogi. Mamy nadzieję, że uda nam się wyjazd na delwizoterapię, bo słyszeliśmy od innych mam chorych dzieci, że to jest szansa właśnie na rozwój mowy, na rozwój intelektu, a teraz na tym najbardziej nam zależy. Aby pomóc chłopczykowi, Galeria Veneta organizuje 7 lutego w godzinach od 13 do 19 specjalny koncert, którego dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Filipka. Będzie dużo muzyki, pokazów sportowych oraz tanecznych. I nie tylko. Zapraszamy. Oczywiście w budżecie roku 2016 zawarte są już pewne przedsięwzięcia, ale chciałbym też Państwa poinformować o tym, co w roku 2016 zamierzamy zrobić, skupiając się oczywiście tutaj na wydarzeniach, które będą się odbywały na Starówce, ale nie tylko. Zgłosili się do mnie też przedstawiciele Szlachetnej Paczki, którzy w ostatnim czasie bardzo aktywnie działali, żeby pomóc osobom potrzebującym. I pojawiła się też taka prośba, żeby wspomóc leczenie 3-letniego Kubusia Remeza, mającego wadę serca. W związku z tym podjąłem decyzję, że Urząd Miasta zorganizuje 5 marca charytatywny turniej o Puchar Prezydenta Miasta Łomży z udziałem m.in. samorządowców, drużyny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszone są też inne drużyny piłkarskie, gwiazdy telewizji. Tutaj akurat Wydział Promocji i Komunikacji Medialnej bardzo usilnie pracuje nad tym, żeby ten turniej odniósł oczekiwany sukces, czyli żeby udało nam się uzyskać jak najwięcej środków na pomoc dla 3-letniego Kubusia, bo w trakcie będą przewidziane oczywiście różne akcje, licytacje, które mają wspomóc tego chłopca. W tym tygodniu spotkałem się również z przedstawicielami klubu motocyklowego Wild Dogs i jak Państwo pamiętacie, w tamtym roku na Starym Rynku odbyło się pierwsze Moto Serce. Impreza bardzo udana. Do Łomży zjechali motocykliści z całej Polski i nie tylko, bo byli również motocykliści z Niemiec. I druga edycja Moto Serca planowana jest 7 maja z jeszcze większym rozmachem. Jako miasto zaangażowaliśmy się w 100%. Chcemy, żeby takie akcje były też firmowane przez Urząd Miasta, bo ideą tej akcji jest propagowanie idei krwiodawstwa. W tym roku, już mogę to powiedzieć, bo jest to oficjalna wiadomość, wystąpi zespół IRA, więc mam nadzieję, że gwiazda tego formatu przyciągnie na łomżyńską Starówkę
rzesze słuchaczy. 20-24 w Łomży odbędą się decyzjalnie Światowe Dni Młodzieży. W sobotę 23 lipca serdecznie zapraszam na część artystyczno-rozrywkową, w której miasto Łomża będzie miało czynny udział. Prowadzimy rozmowy już z osobami, które mogłyby zauczestniczyć, jeżeli chodzi o sferę wokalno-artystyczną podczas Światowych Dni Młodzieży. W tej chwili nie chciałbym może podawać szczegółów, bo nie mamy jeszcze tutaj pewnych deklaracji, ale na pewno w tym okresie, czyli w okresie, kiedy w Łomży będzie przebywała młodzież z całego świata, w Łomży będzie się sporo działo, tak żeby te wspomnienia, które będą mieli osoby przybywające naszej sesji, były jak najlepsze. Odbyło się już kilka spotkań organizacyjnych, w których brała udział pani prezydent Muzyk, więc tutaj miasto aktywnie się włącza i myślę, że zakończy się to też dużym sukcesem ze strony miasta. 15 sierpnia w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego na Starym Rynku odbędzie się koncert Panny Wyklęte Wygnane. Państwo pamiętacie, 11 listopada poprzedniego roku odbył się już koncert Panny Wyklęte Wygnane w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Liczba osób, która chciała wziąć udział w tym koncercie, była bardzo duża. Stąd między innymi od razu decyzja, od razu też były prowadzone rozmowy z menadżerem, żeby w roku następnym zrobić koncert otwarty dla jak największej rzeszy mieszkańców naszego miasta. I dzisiaj już możemy powiedzieć, że koncert Panny Wyklęte Wygnane 15 sierpnia w Łomży się odbędzie. Również, co było też pomału taką tradycją w poprzednim roku, że przy obchodzeniu świąt patriotycznych w Łomży staraliśmy się także połączyć to z koncertami. W tym roku również planowany jest koncert w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i prawdopodobnie, tak jak w roku ubiegłym, będzie to koncert hip-hopowy. Planowane są na Starówce jarmarki rozmaitości, które najprawdopodobniej w tym roku zostaną połączone z jarmarkami kolekcjonerskimi. Uprzedzając też Państwa pytanie odnośnie imprezy Gościniec Łomżyński, który wpisał się już w naszą tradycję, to w tym roku także planowana jest ta impreza. Obecnie trwają rozmowy ze sponsorem głównym, mającym na celu ustalenie zakresu wsparcia, szczegółów oraz konkretnego terminu. Najprawdopodobniej będzie to termin 30 lipca, ale jest to na razie data nieoficjalna, no też ze względu na to, że odbywają się w miesiącu lipcu Światowe Dni Młodzieży, to chcielibyśmy, żeby ta impreza odbyła się po Światowych Dniach Młodzieży. Zależy nam na tym, żeby oprócz gościńca, który wpisał się już w historię, w tradycję naszego miasta, zorganizować jeszcze jedno duże wydarzenie. Co niektórzy z Państwa może pamiętają jeszcze, jak w Łomży gościło Lato z Radiem. I to jest jedna propozycja. Ostatnio też w tamtym tygodniu rozmawiałem z przedstawicielem, który organizuje w Polsce letnie sceny Eski, więc to jest alternatywa. Podkreślić należy jednak to, że wszystko opiera się na wsparciu. Będą tworzone specjalne pakiety sponsorskie. Pracujemy również na tym, żeby na Starówce w okresie, kiedy będzie trwało Euro 2016, zorganizować strefę kibica, czyli od 10 czerwca do 10 lipca
w Łomży na Starówce może zagościć strefa kibica. Ale zależy mi na tym, żeby samodzielnie pozyskiwać środki na organizację tego typu wydarzeń. Zamierzam to zrobić poprzez ogłaszanie konkursów, ofert na obsługę gastronomiczną, rozrywkową, kulturalną, a środki z tego będą przeznaczane na opłacenie gaży wykonawców. Pierwszy już taki konkurs ma ruszyć przy otwarciu strefy kibica i muszę Państwu powiedzieć, bo już prowadzone są rozmowy z potencjalnymi oferentami, że jest duże zainteresowanie. Sami właśnie prowadzimy rozmowy między innymi z oficjalnymi sponsorami mistrzostw na temat wyposażenia strefy kibica, czyli tutaj liczymy na duże wsparcie sponsorskie i to też wykraczające poza firmy, które na przykład prowadzą działalność w Łomży. Też, żeby też przekaz poszedł odpowiednie, tak? Czyli chcemy robić jak najwięcej wydarzeń, ale no niekoniecznie, żeby to było z budżetu miasta, tak? Liczymy na to, że po części może być to finansowane, ale jednak ten główny ciężar będzie spoczywać na sponsorach, których będziemy pozyskiwać. I tacy już się do nas zgłaszają. Tak jak powiedziałem, przy strefie kibica jest bardzo duże zainteresowanie, więc myślę, że strefa kibica w Łomży na Starym Rynku będzie. To też wpłynie na pewno na ożywienie Starówki. Ponadto w pozostałych weekendy wakacyjne chciałbym, żeby Starówka tętniła życiem i aby coś zaproponować mieszkańcom Łomży. Stąd między innymi inicjatywa, o której mówiłem nawet w trakcie kampanii wyborczej, w tym roku zamierzam to zrealizować już w 100%, żeby w każdy weekend, najprawdopodobniej będzie to niedziela, żeby coś się działo na Starówce. Będzie ustawiona scena i też nie będzie to na zasadzie takiej, że w związku z tym miasto będzie zmuszone wydatkować duże środki finansowe. Nie, chcemy zaangażować organizacje pozarządowe, chcemy włączyć w to miejskie instytucje kultury i sportu. Czyli nie będą to wydarzenia na miarę dużych koncertów, ale pokazuje na przykład to zorganizowana w tamtym roku seniorada, gdzie tego dnia Starówka tętniła życiem, gdzie seniorzy mieli okazję do tego, żeby się bardzo dobrze bawić, a miasto z tego tytułu nie poniosło żadnych kosztów, więc naprawdę można dużo zrobić w Łomży, tylko trzeba chcieć, trzeba uruchomić organizacje pozarządowe, osoby, które czasami za darmo w ramach własnej autopromocji wystąpią na Starówce i tak między innymi to się dzieje w innych miastach i myślę, że warto takie też dobre wzorce wprowadzać. W najbliższym czasie zamierzam także powołać zespół, bo obchody 600-lecia nadania praw miasta zbliżają się nieuchronnie. Czasu jest z jednej strony ktoś powie, że dużo, ale jeżeli mówimy o organizacji, to niedużo. W związku z tym już w ciągu najbliższych dni, najprawdopodobniej pod koniec miesiąca, odbędzie się pierwsze spotkanie osób, które wyraziły chęć pracy w zespole. Ja również ze swojej strony, bo jest to liczba 20 paru osób, ale w tym zespole widziałbym jeszcze inne osoby, które się nie zgłosiły, ale którym zaproponuję udział w tymże zespole, więc tutaj w najbliższych miesiącach na pewno będziemy już pracować nad tym, żeby obchody w roku 2018 były udane. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Średni. Tak 2015 rok podsumowują władze Ludowego Klubu Sportowego Narew Kurpiecki Łomża. Zdobyliśmy w sumie 56 punktów, startując w kategorii młodzieżowca, juniora młodszego i
Mistrzostwach Polski Młodzików. Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski startował jeden zawodnik, 4 osoby startowały w Mistrzostwach Polski Juniorów, 4 osoby w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W tej grupie najlepiej wypadli młodzicy, którzy podczas mistrzostw makroregionu zdobyli dla klubu 33 punkty. Trójka młodych lekkoatletów wzięła także udział w Mistrzostwach Polski, na których złoty medal wywalczył Dominik Mieczkowski. Co ciekawe, było to jedyne złoto zdobyte przez zawodnika z województwa podlaskiego. Jestem zadowolony z wyniku osiągniętego na Mistrzostwach Polski. Jest to nowa życiówka. Natomiast Sylwia Pijanowska była czwarta w pchnięciu kulo, a Klaudia Dłużniewska konkurs skoków z wyż zakończyła na 7 pozycji. Bez spektakularnych sukcesów sezon zakończyli natomiast zawodnicy rywalizujący w starszych kategoriach wiekowych. Było po kilka osób, ale niestety zajmowali miejsce odległe w samym końcówce, licząc do punktacji. Natomiast z bardzo dobrej strony pokazali się młodzicy, jak mówię, którzy zdobyli w sumie na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików zdobyli 8 medali, później na mistrzostwach Polski 1 złoty medal, także młodzicy bardzo dobrze się zaprezentowali. Chciałem również pochwalić tę młodzież, bo należałoby to powiedzieć, że jest to ponad 50 osób, które czasem wolą stukanie w klawiaturę komputera, wolą przyjść na bieżnię, przyjść do sali gimnastycznej, przyjść do siłowni i to też jest ciekawa alternatywa. Także oprócz wyników sportowych ważny jest również taki zdrowy tryb życia, alternatywne życie w stosunku do tego, co niesie nasza rzeczywistość. Teraz młodzi lekkoatleci szykują się do halowych mistrzostw Polski. Trzeba pamiętać o tym, że Ludowy Klub Sportowy Narew Kurpiewski był klubem, który przede wszystkim skupiał się na szkoleniu młodzików i juniorów. I zostajemy dalej przy tej opcji. Nigdy nie mieliśmy takich olbrzymich planów dotyczących szkolenia seniorów. Czekamy na halowe Mistrzostwa Polski w Spale. Wierzymy, że te dokonania młodzików i juniorów zaprocentują również na tych zawodach.
Mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest to pomysł wdrażany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kilkanaście dni temu odbyła się inauguracja tego przedsięwzięcia w całym kraju. Przede wszystkim myślę, że dzisiaj na spotkaniu będą poruszone kwestie, czy Łomża jest miastem bezpiecznym. W Łomży żyjemy, spotykamy się z różnymi problemami, czasami doświadczamy różnych nieprzewidzianych przypadków, więc dobrze, że taka dyskusja będzie się dzisiaj toczyła w łomżyńskim ratuszu i po takich licznych konsultacjach będzie stworzona mapa zagrożeń. Będą wytyczone miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę, podjąć jakieś działania, może w zakresie monitoringu, może w zakresie zwiększonych patroli ponadnormatywnych i dzięki takim właśnie konsultacjom społecznym jest to możliwe. Ta mapa, o której dzisiaj będziemy między innymi rozmawiali, jest takim narzędziem, które pozwoli rzetelnie i czytelnie zdiagnozować skalę i rodzaj zagrożeń i jednocześnie wskazać instytucje współodpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na danym terenie. Mapy zagrożeń są elementem zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Myślę, że bardzo dobry pomysł. Tutaj możemy się dowiedzieć, że tak powiem, od samego dołu, czyli od mieszkańców poprzez Radę Osiedli, które miejsca i gdzie te miejsca są wrażliwe. My bardzo liczymy na to, że na tę konsultację społeczną będą docierały nie tylko osoby reprezentujące różne instytucje, ale także wszyscy, którym no, bezpieczeństwo jest bardzo cenne, bardzo ważne. Jesteśmy otwarci na przekazywanie wszystkich sugestii co do tego, w jakim obszarze, gdzie jesteśmy bardziej potrzebni, jakich zagrożeń się mieszkańcy obawiają. Między innymi te konsultacje społeczne, które za chwilę się rozpoczną, jest to możliwość zbierania danych, między innymi od lokalnych społeczności, ale i również możliwość wymiany, czyli przekazywania tych danych rzetelnych i bardzo czytelnych, tak żeby wytwarzać poczucie bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń, jakie występują na każdym terenie. Ostatnio też i na sesji Rady Miejskiej poruszałem kwestię dworca PKS. Osoby, które korzystają z dworca, wiedzą, co dzieje się tam w godzinach wieczornych i może warto byłoby rozważyć wyciężoną pracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie PKS. Poziom bezpieczeństwa w Łomży jest na dosyć wysokim poziomie, że tak powiem, i musimy zrobić wszystko, żeby ten poziom utrzymać, a jakby się udało poprawić, to też byłoby dobrze. No, jest w wielu aspektach sporo do zrobienia, bo wiadomo, że na bezpieczeństwo wpływa nie tylko to, że mamy widocznych funkcjonariuszy, czy to policji, czy straży miejskiej, bądź straży pożarnej, ale przede wszystkim infrastruktura. Zresztą Państwo bardzo dobrze wiecie o tym, że bardzo dużo potrąceń od w tej porze jesienno-zimowo-wiosennej miało miejsce. Także w dziedzinie bezpieczeństwa, infrastruktury, poprawy infrastruktury przede wszystkim drogowej, tutaj musimy dużo starań dołożyć, żeby poprawić to. Skrzyżowania Sikorskiego Szeroka. Z tym skrzyżowaniem trzeba zdecydowanie coś postanowić i poprawić, bo to jest bardzo wypadkowe skrzyżowanie tam koło straży, tak? Światła ewentualnie i przede wszystkim myślę, że przekraczanie prędkości na Sikorskiego to jest nagminne. Ja zresztą dysponuję kilkoma filmami z Elko i nagrane. I oczywiście dosłownie, co się tam wyprawia, co się dzieje. Po prostu trzeba chyba powrócić do radaru, nie ma wyjścia. No, taka jest moje zdanie. Teraz na przykład jeszcze kolejne. Znaki. Znaki są bardzo często zasłaniane i źle umiejscowione. Na przykład Browarna do Nowogrodzkiej wyjazd. Jak można drogowskazem dużym zasłonić stopu? Chodzi teraz tak, światła na rondzie dla pieszych. Postuluję tutaj do pana prezydenta i do służb utworzenie świateł dla pieszych. To co się dzieje, że jeden pieszy oczywiście jeszcze... Halo, raz, dwa, bo myślałem, że nie działa. Za długo mówię? Nie, chodzi o światła, nie no już... O światła mi się rozchodzi, żeby zastosować światła dla pieszych, auto ręcznie uruchamiane. Piotr Serdyński, Rada Osiedla nr 1 w Łomży. Ja mam tylko taką jedną uwagę. Chciałbym na bazie własnego doświadczenia zwrócić uwagę na to, żeby może ewentualnie zwrócić uwagę na przekaz, który idzie do dystrybutora, który wysyła patrole na interwencję, kiedy mamy jakieś zajścia. Sam miałem taką sytuację, gdzie byłem
przypadkowo świadkiem bójki. Zadzwoniłem właśnie z prośbą o interwencję, przy czym miałem wrażenie, bo trzy razy ponawiałem telefon, minęło 20 minut, radiowóz nadal nie przyjechał, a bójka coraz bardziej się eskalowała. Miałem wrażenie, że po prostu być może to podejście było takie, że jakaś tam bójka, prawda, tyle się tego dzieje w nocy w mieście, że zaraz się rozejdą, nic się nie stanie. A przy trzeciej interwencji, przy trzecim telefonie przyjechały aż trzy radiowozy. Natomiast wydaje mi się, że warto by było zwrócić na to uwagę, że ta reakcja powinna być może czasami trochę bardziej sprawna. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Musiałbym się konkretnie tej sytuacji przyjrzeć. Zapewniam, że bójki są u nas traktowane pod kątem zgłoszenia bardzo, bardzo poważnie. Być może na pewno trzeba się przyjrzeć, dlaczego tam patrol dojechał później, dopiero po trzecim telefonie. Na hasło bójka patrole przerywają inne czynności niecierpiące zwłoki, włączają sygnały pojazdów uprzywilejowanych i udają się w takie miejsca. Także na pewno, ale dziękuję za tą sugestię i na pewno będziemy bardzo poważnie do takich zdarzeń w dalszym ciągu podchodzili. Ktoś jeszcze chyba z tyłu chciał zabrać głos. I prośba, ogromna prośba, na którą też tutaj uczulałam podczas obrad sesji Rady Miejskiej, to jest sytuacja z przekraczaniem, z notorycznym przekraczaniem szybkości. Tam jest ograniczenie 40 km na godzinę, które niestety i o zgrozo łamane jest przez te duże samochody, tak zwane tiry, gdzie pędzą co najmniej z 80. Także te patrole, żeby były częstsze i w jakiś sposób, no, oni oczywiście przez GPS się porozumieją, ale i bardzo dobrze, i w ten sposób będą po prostu wolno jechać. Nasi mieszkańcy, a nie tylko, zgłaszają problem tirów. Jeżdżą gdzie chcą. No i ja się spotkałem z takim przypadkiem, że po Legionów, no oczywiście na obcych rejestracjach, tirek sobie jedzie. Nasi ratownicy pojawiają się na ulicach w okresach zwłaszcza podwyższonego ruchu pieszych. Mam tu na myśli lato, kiedy jest więcej dzieci, młodzieży na podwórkach, plaża miejska, deptaki. Wysyłamy tam nasze piesze patrole. I tutaj podkreślam to słowo piesze. Doświadczenia ratowników mówią, że człowiek umundurowany, choćby nawet w mundurze ratownika, który idzie pośród innych pieszych, budzi większy respekt niż człowiek, który przejedzie w radiowozie czy w jakimś innym oznakowanym samochodzie. Kiedyś władza chciała być bliżej ludu. Dzisiaj uważam, że człowiek w mundurze, policjanta, strażnika miejskiego, ratownika, który idzie, patroluje, ten dawny popularny stójkowy, uważam, że ma większy wpływ na bezpieczeństwo niż choćby pięć radiowozów, które przejadą jeden po drugim. Panie komendancie, ja myślę, że ta inicjatywa tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa, szczególnie na poziomie lokalnym, gmin, powiatu czy miasta, jest rzeczą bardzo istotną, bardzo potrzebną. Ja pamiętam, przypomnę, że kilka lat temu już jakby podobna inicjatywa została rozpoczęta. Pamiętam podobne spotkanie na ulicy Sadowej, kiedy po przeciwnych stronach siedzieliśmy. Pan komendant, wtedy jeszcze naczelnik Wydziału Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ja po drugiej stronie. To był czas, proszę Państwa, likwidacji posterunków, a tak naprawdę może u nas to było już po. To już było po i wtedy no tak sprzeczaliśmy się z panem komendantem na temat właśnie potrzeby bądź braku potrzeby utrzymywania komisariatów policji na terenie powiatu łomżyńskiego. I teraz, proszę Państwa, jakby do tego tematu wracamy i jeśli faktycznie stanie się tak, że w wyniku tych konsultacji społecznych, bo proszę Państwa, sprawa bezpieczeństwa publicznego to nie tylko sprawa policji, to sprawa nas wszystkich, od przeciętnego obywatela poprzez wszystkie organizacje społeczne, instytucje i tak dalej, drogowców, na policji kończąc, te konsultacje wykażą, że błędem było likwidowanie w tamtym czasie posterunków, to miejmy nadzieję, że te posterunki wrócą. Ja przede wszystkim poczekałbym na ukończenie tych map zagrożeń. To nie będzie trwało długo, bo już do końca pierwszego kwartału już takie mapy będą gotowe. Wtedy na pewno będziemy się zastanawiali, czy są takie miejsca, gdzie należałoby na przykład utworzyć posterunek. Być może któryś z posterunków wzmocnić, taką potrzebę wzmocnienia służby zewnętrznej, w tym także posterunków. My widzimy na pewno cały czas, jeżeli takie możliwości będziemy mieli, to na pewno chętnie to zrobimy, ale tak jak powiedziałem, na konkretne wnioski czekamy w momencie, kiedy już te mapy zagrożeń bezpieczeństwa będą gotowe.
Badania opinii społecznej, szanowni państwo, są to dane z 2015 roku. 84,5% mieszkańców województwa podlaskiego czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku. 77,2% mieszkańców ocenia dobrze pracę policji w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. 61,6% mieszkańców widuje patrole w policji w pobliżu miejsca swojego zamieszkania codziennie, co najmniej raz w tygodniu bądź kilka razy w tygodniu. Zabrakło nam tutaj jednego slajdu. Szanowni państwo, posłużę się danymi, które zapamiętałem, ponieważ tego slajdu zabrakło. Chodzi o to, jakich zagrożeń mieszkańcy obawiają się najbardziej. Nie pamiętam dokładnych cyfr, ale na pewno numer jeden to są brawurowo jeżdżący kierowcy. Zawsze są wymieniani tutaj jako to największe zagrożenie, którego się obawiamy. Kolejne to są bodajże kradzieże z włamaniem i rozboje. Tych dwóch kategorii mieszkańcy naszego regionu obawiają się najbardziej. Czy słusznie? To za chwilę oddam państwu głos i mam nadzieję, że na ten temat między innymi podyskutujemy. W korelacji z naszymi danymi za chwilę zobaczycie państwo, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o zagrożenie przestępczością ogółem, przestępstwa stwierdzone na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Łomży, to ogółem odnotowaliśmy spory spadek, jeżeli chodzi o przestępstwa. 1368 przestępstw to mniej o 157. Zobaczcie państwo, że praktycznie w każdej z tych kategorii odnotowaliśmy spadki. Jeżeli chodzi o inne przestępstwa, to między innymi w tych kategoriach będą przestępstwa gospodarcze i te przestępstwa, które świadczą o naszej dobrej pracy. To jest między innymi na bazie tego, co mówiłem. Musimy dobrze przedstawiać tą statystykę, żeby można ją było właściwie zinterpretować. W tamtym roku, pamiętam, przy podsumowaniu bezpieczeństwa na terenie miasta, tutaj na tej sali, padło pytanie na temat zagrożenia ze strony kradzieży z włamaniem. Ja wtedy mówiłem, że my tych zdarzeń, jeżeli chodzi o kradzież z włamaniem, mamy mniej. Wtedy było ich 200, w roku poprzednim było to 200 kilkadziesiąt. W roku 2015 ta liczba spadła jeszcze do 171. Jak państwo widzicie, nasze statystyki wskazują, że w tym zakresie jest coraz bezpieczniej. Ale czy mamy prawo nie bać się tego rodzaju przestępczości? 171 to na pewno jest taka cyfra, która może nas skłaniać do zastanawiania się, czy nie powinniśmy lepiej zadbać o powierzone nam mienie. Jeżeli chodzi o zagrożenie wykroczeniami, to ogółem liczba wykroczeń spadła i to znacząco. 21 tysięcy, prawie 400, to jest blisko o 3 tysiące mniej ujawnionych wykroczeń w tych kategoriach, które tutaj wskazaliśmy, czyli kradzież, uszkodzenie mienia i zakłócenie spokoju publicznego. W innych wykroczeniach, chyba tutaj będzie za chwilę... Nie będę tutaj omawiał, bo przy kolejnym slajdzie na wykresie słupkowym będzie to dodatkowo przedstawione. Zagrożenie przestępczością kryminalną. Również tutaj odnotowaliśmy spory spadek. Jak państwo widzicie, 1368 tego rodzaju zdarzeń, czyli zgodnie z naszymi statystykami na terenie działania KMP w Łomży jest z roku na rok coraz bezpieczniej. Tu już przedstawiliśmy te dane w rozbiciu na poszczególne kategorie, które były pokazywane w poprzedniej tabeli. Ostatnie dwa słupki to nietrzeźwi kierujący. 215 ujawnionych takich przypadków przestępstw. Jest to mniej, ale należy na pewno wziąć pod uwagę, że my rocznie wykonujemy zdecydowanie większą liczbę badań na zawartość alkoholu. To jest w granicach kilkudziesięciu tysięcy badań. Bardzo też dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców cieszy się urządzenie sfinansowane przez Urząd Miejski w Łomży. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu prezydentowi i wszystkim radnym, gdzie jest możliwość zbadania swojej trzeźwości. Można przyjść do komendy. Zdarzają się takie dni, że nawet około 200 osób potrafi nas odwiedzić i zbadać swoją trzeźwość. My się z tego cieszymy, bo nam zależy na tym, żeby było jak najbezpieczniej.
przestępstwa kryminalne w 7 kategoriach ogółem odnotowaliśmy spadek w tym obszarze, 663 takie przestępstwa. I tutaj mamy pokazane, jakie z przestępstw są zaliczane do tych 7 podstawowych kategorii. Kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie mienia. Proszę zauważyć, że w każdej z tych kategorii my odnotowaliśmy spadki. Cieszymy się też dobrą wykrywalnością. Zatrzymaliśmy więcej sprawców na gorącym uczynku. Na pewno odbyło się to przy udziale większej ilości zrealizowanych służb zewnętrznych. Na pewno wpływ na to miały służby ponadnormatywne, pieniążki przekazane przez Urząd Miejski, za to również dziękuję panu prezydentowi, wszystkim radnym, były w zwiększonej kwocie. W tamtym roku mieliśmy o 10 tysięcy więcej, to była kwota 120 tysięcy złotych, w tym roku jeszcze o 5 tysięcy więcej, 125 tysięcy złotych. Także na pewno te pieniądze są przez nas spożytkowane bardzo, bardzo solidnie. Zagrożenie przestępczością gospodarczą i to jest to, o czym mówiłem. Te dane należy czytać odwrotnie. My się cieszymy, jak policjanci ujawniają więcej tego rodzaju przestępstw, bo ta ciemna liczba jest bardzo duża. My, jeżeli chodzi o przestępstwa w 7 kategoriach, odnotowaliśmy na przestrzeni około 15 lat, tu z panem komendantem bodajże wczoraj na ten temat rozmawialiśmy, tych zdarzeń było w okolicach 3000, czyli o ponad połowę liczba tych zdarzeń u nas spadła. Jest też trochę tak, że przestępcy zmieniają pole swojego zainteresowania. Mniej mamy rozbojów, mniej mamy kradzieży, mniej mamy kradzieży z łamaniem, a więcej różnego rodzaju przestępstw gospodarczych, akcyzowych i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w tym zakresie na pewno musimy podejmować wiele wzmożonych wysiłków, żeby takich przestępstw ujawniać jak najwięcej. I tak jak państwo widzicie, wykrywalność w tym zakresie mamy bardzo dobrą i ona w ostatnim roku nam również wzrosła. Przestępstwa narkotykowe, tutaj niewielki spadek, bardzo duża wykrywalność w tym zakresie i tutaj również im więcej, tym lepiej. Zagrożenie wykroczeniami, o tym mówiłem wcześniej. Dodatkowo macie państwo możliwość zobaczenia, to są artykuł 43 ustęp 1, to jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nieobyczajny wybryk i tak dalej. I tutaj w tych kategoriach odnotowaliśmy niewielki spadek. W ramach tworzenia map zagrożeń będziemy również chcieli rozmawiać i bardzo oczekujemy na wszelkie zgłoszone podczas konsultacji społecznych spostrzeżenia, uwagi. Też jeżeli chodzi o pracę dzielnicowych, to mi się udało doprowadzić w komendzie do tego, że mamy zatrudnionych wszystkich dzielnicowych. Na 23 etaty wszystkie są zajęte. Za chwilę jeden z dzielnicowych awansuje, ale bardzo szybko będziemy ten etat zapełniali, no bo dzielnicowy jest taką osobą, która bezpośrednio powinna być jak najbliżej społeczeństwa. No i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wakaty wśród dzielnicowych były. Wypadki drogowe. Odnotowaliśmy 1016 kolizji, ich jest mniej niż było w roku poprzednim. Wypadków odnotowaliśmy o 3 mniej, 69, 6 wypadków drogowych na 10 tysięcy mieszkańców. Jak przypomnę wcześniej, brawurowo jeżdżących kierowców najbardziej się obawiają mieszkańcy naszego województwa. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Zabitych w tamtym roku odnotowaliśmy mniej, 8 osób zginęło na naszych drogach. W roku poprzednim było to 12, ale wszystkim państwu przypomnę, jak tragiczny jest dla nas miesiąc styczeń, gdzie już 4 osoby na naszych drogach zginęły. Rannych troszeczkę więcej, 82 osoby, jedna ofiara śmiertelna na 10 tysięcy mieszkańców. Mam bardzo ważną wiadomość. Organizujemy mój pierwszy duży koncert. Będzie to 4 marca 2016 roku w auli Centrum Kultury przy szkołach
katolickich przy ulicy Sadowej 12A. Wspiera mnie oczywiście nasza kochana telewizja razem z panem Aleksandrem na czele. Będziemy mieli, proszę państwa, piękną aulę do dypozycji. Zapamiętajcie to. 4 marca 2016, sala Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich o godzinie 18.30. Dlaczego taka godzina? Żebyście państwo mogli sobie wrócić spokojnie z pracy. A kto chce zaplanować, niech przyjdzie. Nie tylko w telewizorze będziemy. Możemy się spotkać i razem pośpiewać. Serdecznie zapraszam. Michał Sawicki. Znałem cyganeckę Zosię, kazali mi ją poślubić. Hej, lecz me serce nie pozwala mojej cyganeczki lubić. Fajny chłop z niego był, tylko gorzałek pił. Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Dla ciebie tak cierpiałem, powiedz mi, dlaczego nie chcesz? Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć? Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać i tepe, gdy się będę wierny ci, będę kochał cię, tak jak przysięgałem ci to dziś. Po szczęściu, które przeżyłem, zostały mi tylko łzy. Po szczęściu, które przeżyłem, zostały mi tylko łzy. Wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał, za te czarne, cudne oczy, za serce, duszę bym dał. Oszalałem, gwiazdy chyba twym oczom odbały cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Najtrudniejszy pierwszy gest, przy drugim już łatwiej jest. Najtrudniejszy pierwszy krok, potem łatwo mija rok. Najtrudniejszy pierwszy dzień, sam jutro przekonasz się ty. Jedyne słowo z wszystkich słów ty. Najwięcej znaczysz z wszystkich słów ty. Znalazłaś dla mnie uśmiech dnia ty. Uczyłaś mnie, jak kochać świat. Lubiłem grać na swojej gitarze i pięknych strun zazdrościł dla mnie wiatr. Powiedział, że niedługo mi pokaże, jak on cudownie na mych strunach gra. Pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie i tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej woli. Kiedy mama zakazała, żebym chłopcom nie dawała trzeba jej się bać. Kiedy mama zakazała, żebym chłopcom nie dawała trzeba jej się bać. Nie minęło nic więcej jak 9 miesięcy, stoi ona nad Wisłą, płacze. Nie minęło nic więcej jak 9 miesięcy, stoi ona nad Wisłą, płacze. Ona jednak
tam została, a ja z kółeczka, moja, moja mała, a ja tutaj w obcej stronie, dniem i nocą myślę o niej. Ja sercu odrzać się dam i nie będziesz już sam, przyjdziesz do mnie, dobrze wiesz. Wesele, hej wesele, hej wesele, tańcowało, grało i śpiewało ile tchu. Dlatego weselska było ziemi mało i nawet nieba mało było mu. Dlatego weselska było ziemi mało i nawet nieba mało było mu. Żono moja, serce moje, nie ma tani jak my dwoje, bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa, do wieczora. Myślisz ty, myślę ja, co nam rok miniony dał. Łyse pole, ale mam już plan. Pomalutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam. Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat, ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam, gdzie to kretowisko, będzie z to mój bank, gdzie nie spojrzeć pełno mądrzeniaków. Choć jak nikt kochają ziemię swą. Zna ich Rzym, Warszawa, Paryż, Kraków i w Bombaju Łomżyniacy są. Jeśli zdolny, uczony, to z Łomży, kompozytor ceniony, to z Łomży, zasłużony dyrektor, profesor czy rektor, to z Łomży, to z Łomży jak nic. Nie liczymy na cuda, my z Łomży, nie boimy się trudu, my z Łomży, bo my z Łomży, a Łomża jest perłą wśród miast, najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd. Powie ktoś, że my się przechwalamy, no pewnie, że lokalny tu patriotyzm gra jak chole... No tak, ale przecież my dowody mamy. Niech rozejrzy się, kto oczy ma. Jeśli zdolny, uczony, to z Łomży, kompozytor ceniony, to z Łomży, zasłużony dyrektor, profesor czy rektor, to z Łomży jak nic. Nie liczymy na cuda, my z Łomży, nie boimy się trudu, my z Łomży, bo my z Łomży, a Łomża jest perłą wśród miast, najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd. 4 marca 2016, sala Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich o godzinie 18.30. Dlaczego taka godzina? Żebyście Państwo mogli sobie wrócić spokojnie z pracy, a kto chce zaplanować, niech przyjdzie. Nie tylko w telewizorze będziemy. Możemy się spotkać i razem pośpiewać. Serdecznie zapraszam. Michał Sawicki.
Autoserwis Staniurski to gwarancja najwyższej jakości usług. Oferujemy naprawy samochodów osobowych i ciężarowych, prostowanie felg, wulkanizację, sprzedaż opon nowych i używanych w atrakcyjnych cenach, nabijanie i odgrzybianie klimatyzacji, skup samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do utylizacji. W sprzedaży mamy używane części mechaniczne i blacharskie. Gwarantujemy zadowalające ceny dla klienta. Autoserwis Staniurski. Łomża, ulica Sikorskiego 319, telefon 216 66 25. Auta ciężarowe obsługiwane są w Starym Cydzynie, telefon 219 28 43 lub 502 162 392.